Witam serdecznie, Bogusz Kosowski. Zaczynamy Today in USA w poniedziałek, 13 stycznia. I zaczniemy po prostu od Boeinga, bo jednak kolejne informacje zaczęły wypływać. Konkretnie Boeing w ramach zwiększenia transparentności swojej firmy, czyli po zmianie prezesa, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, opublikował kolejną porcję wewnętrznych e-maili, z czego ponoć zostały one troszkę przeredagowane, natomiast oryginał trafił do FAA, ale na ile to jest przeredagowane, to nie wiem. Prawdopodobnie po prostu pewne rzeczy zostały zmodyfikowane, ale i tak ich treść jest powalająca, ponieważ dokumentacja datowana jeszcze sprzed październikowej katastrofy Maxa należącego do Lion Air pokazuje, że spółka ukrywała, że moduł MCAS, czyli ten współwinny dwóch katastrof, po których zostały Maxy uziemione, jest nowym modułem, który wymagałby, wręcz wymuszałby szkolenia pilotów na symulatorach. Boeing natomiast odradzał wszelkie tutaj i zapowiadał w tej dokumentacji, że będzie walczył z każdym regulatorem, który będzie chciał wymusić na spółce tak szkolenia pilotów na symulatorach, co oczywiście zwiększałoby koszty. Zamiast tego po prostu wprowadzono zasadę, że jak umieją latać 737NG Next Generation, to umieją też latać Boeingami Max, mimo że jest zupełnie nowy system, który ma zapobiegać tutaj oczywiście, zmienia charakterystykę lotu, bo jednak MCAS, jak pamiętamy z ubiegłorocznych programów, jest tym osprzętem, który zmieniał zupełnie charakterystykę lotu pod względem właśnie tutaj jakiegoś przeciągnięcia i był to system, którego się wyłączyć nie dało, co było przyczyną katastrofy w etiopskich liniach lotniczych. Gdzie oczywiście nie możemy zapominać, tak, co może tutaj jakiś takim adwokatem diabła się staje, ale po prostu spółka Boeing w tym momencie musimy brać pod uwagę, że w przypadku Lion Air, czyli indonezyjskich linii lotniczych, doszło do sytuacji, w której moduł MCAS był naprawiany w nieautoryzowanym serwisie i ta naprawa nie została sprawdzona, skuteczność tej naprawy, tego serwisu nie została sprawdzona przez mechaników naziemnych, więc tak na logikę, tak, bo możemy to w sumie porównać, tak, jeżeli ja kupuję mam nowy samochód z salonu i jadę, oddaję jakąś część do naprawy w nieautoryzowanym serwisie, tak, czyli nie mam tej gwarancji producenta, że serwis zna się na tym sprzęcie, tak, powiem szczerze, to jest nielogiczne, że ja naprawiam sprzęt w nieautoryzowanym serwisie, a potem idę do producenta, że jest źle, bo nieautoryzowany serwis dokonywał naprawy. I tam jest mowa, że ta naprawa w nieautoryzowanym serwisie była źle przeprowadzona. I to jest właśnie to, że oni spieprzyli, a winny jest producent. Więc to, co zresztą wspomniałem przy tych, jak tylko pojawiły się te informacje o tej nieautoryzowanej naprawie, naprawie w nieautoryzowanym serwisie w Stanach Zjednoczonych, to powiedziałem, że jest to podstawa tak, że dobry adwokat jest w stanie się wybronić. Właśnie na tej zasadzie. Więc tutaj myślę, że tych czynników jest bardzo dużo i oczywiście te błędy ze strony Boeinga są kosmiczne. Zwłaszcza, że w tych mailach, które zostały teraz opublikowane, Boeing mocno sobie w stopę strzela, z tego względu, że w mailach są też informacje o zacieraniu śladów. Nie jest powiedziane jakich, ale zacieraniu śladów w 2017 i 2018 roku, a także są wiadomości, czy wsadziłbyś swoją rodzinę na pokład z 737 Max, bo ja nie. I odpowiedź drugiej strony też jest, ja też nie. Słuchajcie, ja w swoim życiu, jak miałem sprzedawać, to zawsze miałem duży problem, bo nawet jak tworzyłem jakiś produkt, usługę, to nie miałem jakoś mocnego przekonania, że to jest idealne, tak? Po prostu jestem świadom, że nie jest to idealne, nie jest to najlepsze, jakie może być, więc miałem ten problem ze sprzedażą. I teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pracuję w firmie, gdzie podejmowane ryzyko jest w takim stopniu, że tak naprawdę mówimy o setkach zabitych w jednym zdarzeniu. Po prostu nie wyobrażam sobie pracować w takiej firmie, tak? Jasne, w tym momencie wszyscy tak zwani ci whistleblowerzy, czyli zgłaszający nieprawidłowości do urzędów regulacyjnych, tak? Po naszemu donosiciele, tak? Ale pamiętajmy, że jest to bardzo negatywne skojarzenie.
I teraz pytanie do wszystkich, którzy uważają, że donoszenie jest złe. Pracujecie w firmie i wiecie o tym, że ona naraża życie każdego z 200 pasażerów siadających na codziennie na pokład danego samolotu. Wypuszczacie 300 samolotów w świat. Czyli za każdym lotem tego samolotu na pokładzie, ten lot jest co najmniej jeden na dobę generalnie, tak? 300 samolotów, 200 osób na każdym pokładzie, tak? No to mamy 50 tysięcy ludzi zagrożonych każdego dnia. I zgłoszenie nieprawidłowości, niestosowania zasad bezpieczeństwa, używania wadliwych części i sprzętu, obchodzenie przepisów prawa, ukrywanie jakichś tutaj nieprawidłowości, które zagrażają bezpieczeństwu pasażerów tych samolotów, to jest donosicielstwo w naszym podejściu. Wiem, mamy negatywne skojarzenia ze względu na okres PRL-u, gdzie było to donosicielstwo, gdzie się wiązało z tym, że zgłaszało się władzom komunistycznym, władzom socjalistycznym, tak, że są popełniane jakieś rzeczy najczęściej właśnie związane z opozycją, tak? Choć nie tylko. Zgłaszano również i też nazywano donosicielstwem, kiedy ktoś kradł. No po prostu kradł, bo wynosił z firmy jakieś rzeczy, które należały do firmy i nie dostał zgody na wynoszenie tego, tak? Jasne, było to było uznawane kombinatorstwo za zaletę, tak? I w pewnych elementach takie kombinatorstwo, które mamy również ze względu na poprzedni system, jest pozytywne. Ale w momencie, w którym ono nie odbija się negatywnie, tak? Czyli po prostu, że jesteśmy w stanie zrobić, teoretycznie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, bo nie mamy materiałów czy narzędzi, a z drugiej strony się okazuje za chwilę, że zrobiliśmy, bo użyliśmy czegoś nieprzeznaczonego do tego. Czyli taka umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest super, ale dopóki no... Słuchajcie, ktoś, kto wysłał maila o zacieraniu śladów, on to pisał w kontekście, w tym mailu, w tłumaczeniu przynajmniej było, czy zresztą w oryginale było też wspomniane pojęcie raju i nieba, tak, tutaj chrześcijańskiego podejścia, ale ten człowiek nie widzi, że za pieniądze naraża życie innych ludzi. Szczerze, po takich mailach każdy, kto wiedział, współwinny. Kajny proces, to jest krótka piłka, słuchajcie, to jest nie... Naprawdę, są sytuacje, w których się nagina pewne przepisy, jasne, ale nigdy nie może to iść kosztem ludzkiego życia. Ludzie, to jest, powiem szczerze, tak jak uważam, że po prostu Boeing jako spółka jest perspektywiczna nadal, mimo tych problemów, jest jakaś perspektywa pozytywna dla tej spółki, jest możliwość zarabiania, będą dywidendy i tak dalej, bo jest to jednak jeden z dwóch największych producentów lotniczych na świecie, to uważam, że tam to powinno być olbrzymie przetasowania w kadrach na każdym szczeblu. Oczywiście, zupełnie inna sytuacja jest w momencie, w którym szeregowy pracownik mający żonę, hipotekę i tak dalej, informuje przełożonych, że jest problem i nie dostaje odpowiedzi, albo dostaje odpowiedzi olej sprawę i nie zgłasza tego dalej, bo jednak jest to jakieś powiązanie, a co innego jest, kiedy ktoś faktycznie zaciera ślady jakiegoś działania, które nam zagraża. Tragedia, jak dla mnie, tragedia. I... Przepraszam, cena jest w centach. Już wracamy do ceny dolarowej. No, więc naprawdę ta cena, ta spółka jest perspektywiczna. I ona jest, i ona będzie prawdopodobnie zarabiać. Tylko naprawdę te kadry są do wymiany i do tej kadrze należy postawić zarzuty kryminalne. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. To się odbije negatywnie na cenach, tak? Wspomniałem, no mamy symbolik $300, tak? Bombka jest. Ja jej nie będę przesuwał, ona zostanie, tak? Przynajmniej jak dojdziemy do tych $300, to nie będzie nam zasłaniać wykresu. Zresztą o Boeingu jeszcze za chwilkę wspomniemy w innym kontekście. Natomiast powiem szczerze, że po tych mailach... No wygląda na to, że 737 NG i MAX to po prostu są dwie maszyny, które nie powinny latać. Dobrze jest, że wiemy o tym, tak? Dobrze, że NG trafiają pod specjalny serwis, tak? Ale no powiem szczerze, ja będę sprawdzał i będę starał się unikać lotów maszynami 737 NG czy MAX. Mimo, że 737 jest bardzo dużą rodziną maszyn, one są zdaje się nazywane tymi wąskokadłubowymi, więc no tak czy inaczej, skoro pracownicy się boją wsadzać swoją rodzinę na pokład tych samolotów, to i ja się też tego boję. Trochę emocjonalnie poszło, no ale naprawdę tego nie potrafię zrozumieć. Pewnych zachowań
bo jeszcze wiedzieć o czymś, poinformować przełożonych i ewentualnie można próbować się usprawiedliwić swoją sytuacją życiową, że olewam sprawę, nie idę dalej, ale już zacieranie śladów to... Kartka z kalendarza. Dość krótka dzisiaj, ponieważ zaczynamy od 1910 roku, kiedy to w Nowym Jorku po raz pierwszy na świecie przeprowadzono radiową transmisję operę. Dość ciekawe, tak? Zobaczcie, że wykorzystywano technologię już nie tylko właśnie jakoś komunikacyjnie stricte, ale również do szerzenia kultury, tak? No bo jednak nadal teatr czy opera to są dość kosztowne imprezy, tak? A radio już tak naprawdę się zaczynało pojawiać wszędzie. 1942, oblot pierwszego seryjnie produkowanego śmigłowca amerykańskiego Sikorsky E-4. Się zastanawiam, skąd czwórka w tej nazwie. Natomiast widać, że to była maszyna bardziej po prostu niewielkie poszycie naciągnięte na stalową konstrukcję z silnikiem. Ale działa. Więc całkiem nieźle, tak? Zresztą no, te maszyny najprostsze to wcale nie jest taki zły pomysł, że mają bardzo ażurową, lekką konstrukcję. Z kolei w 1972 Richard Nixon zapowiedział ewakuację wojsk amerykańskich z Wietnamu, czyli de facto przyznali się do przegranej wojny, no bo jednak ewakuacja nie jest wyjściem, ewakuacja nie jest opuszczeniem, ewakuacja nie jest wygraną wojną. A wspominaliśmy niedawno, że były negocjacje również tajne prowadzone w Paryżu na temat zakończenia wojny w Wietnamie. Zresztą później oficjalny traktat też został podpisany, czego świadkami na przykład mogliśmy być oczywiście w bardzo fabularyzowanej wersji historycznej, w bardzo fabularyzowanej wersji tego wydarzenia historycznego w filmie X-Men Przyszłość, która nadejdzie. Tak, dobrze pamiętam polski tytuł, Days of the Future Past. Więc... czy przeszłość, która nadejdzie? Już nie pamiętam tego polskiego tytułu dokładnie, ale całkiem niedawno leciał znowu w telewizji w tym roku, więc myślę, że ktoś tam już oglądał. A 1973, 13 stycznia, czyli debiut, premiera debiutanckiego albumu Aerosmith pod tytułem Aerosmith. Tak, więc tutaj nie poszli oryginalnie. Myślę, że patrząc po fryzurach naszych tutaj gitarzystów, rockmenów, to pewnie ciężko byłoby ich dzisiaj poznać, gdyby tak funkcjonowali, tak? Też jednak te fryzury się pozmieniały, ale wtedy no oczywiście wpisywali się w trend rock'n'rollowy. Sekwencja tygodniowa, tak, czyli statystyki. Ropa WTI, brak sekwencji, brak silnych sygnałów. Indeks dolara, brak sekwencji, brak silnych sygnałów. S&P 500, brak sekwencji, silny sygnał w czwarteczek, 9,94 punktu. Nasdaq, sekwencja wzrostowa, 60% dla 20-letniej próby z zasięgiem prawie 126 punktów, a dla 10-letniej próby mamy 74% sekwencję, znaczy sekwencję o sile 74%, więc też całkiem sporo, z zasięgiem prawie 114 punktów. Silna statystyka skumulowana we wtorek w przedziale 26,80 do 23,6, więc troszkę mniejsze zasięgi w 10-latce. Z kolei w czwartek mamy również silną statystykę 25 punktów. Dow Jones, brak sekwencji, brak silnych sygnałów intradayowych i euro-dolar, brak sekwencji, silna statystyka we wtorek ze średnim zasięgiem 0,066. 0,0066, silna statystyka również w czwartek ze średnim zasięgiem 0,005. Więc sekwencja jest tylko na Nasdaqu, zasięg 125 punktów i 114 na 10-latce. Więc może te 113 sobie narzucimy jako taki powiedzmy realniejszy zasięg. I 113, słuchajcie, przebijamy 9000 zgodnie ze sekwencją, więc zobaczymy, czy nam się to uda. Narysujemy sobie oczywiście byczka. Byczek. Mamy 8900 zamknięcie, tak, 8966, 114, czyli 70, 80, 9080, to jest takie absolutne. Dobra, mamy byczka i go przesuwamy sobie na piąteczek, środa, czwartek, bo nas cały tydzień, tak. Piąteczek. Na 80.
Tak, więc widzimy, że byczek tutaj jest. Zobaczymy, czy tak dojedziemy. No powinniśmy tak. Być może w dzień, być może w dwa. 125 punktów to nie jest jakiś potężny zasięg, tak? Ale no, coś tutaj już możemy sobie próbować rozegrać. No i statystyki na dzisiaj. Złoto w longu, bend w szorcie i gaz ziemny w longu. Gaz ziemny już jest w longu, bend jest w szorcie. Złoto miało jeszcze godzinę temu pewien problem. I wciąż ten problem występuje. Natomiast odrowinkę on się zmniejszył, bo było 0,52, 0,49, więc może jak Amerykanie wejdą do gry, to złoto wyciągną zgodnie ze statystyką. Jeżeli chodzi o wiadomości, no to to oczywiście tutaj mieliśmy w piątek NFP, gdzie mieliśmy zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wynoszącą 145 tysięcy. Przy niezmienionym oczywiście bezrobocie na poziomie 3,5%. I wydaje się dużo, niedużo, tak? W wieku produkcyjnym, czyli od 15 do 64 lat, czyli w tym wieku, w którym już tutaj oczywiście ludzie mogą pracować, mamy w Stanach według ostatnich danych 214 milionów 395 tysięcy. Już tutaj pominę końcówkę. Co oznacza, że to zwiększenie z miesiąca na miesiąc wyniosło 0,067% populacji. Okej, okay. To jest zatrudnienie w sektorze, w populacji w wieku produkcyjnym, to podkreślmy. W sektorze pozarolniczym, żeby do końca wykorzystywać te dane w taki prawidłowy sposób, móc je interpretować, powinniśmy mieć oczywiście też dane, jak się zmienia zatrudnienie w sektorze rolniczym. Czyli tutaj oczywiście jest kwestia tego, że w sektorze rolniczym oczywiście się zmienia zatrudnienie w związku z pracami sezonowymi. Zasiewy i zbiory. Ale jeżeli mamy takie wzrosty zatrudnienia, o te 150 tysięcy, co jest dość normalne, tak? Zresztą myślę, że możemy to oczywiście pokazać na kalendarzu. I to jest oczywiście, jak wspomniałem, dość normalna ta wartość w okolicach 150 tysięcy. Czyli tak naprawdę co dwa miesiące nam się zwiększa zatrudnienie w sektorze pozarolniczym o ponad 0,1%. Co ciekawe, przepraszam, piątek był 10. Co ciekawe, słuchajcie, gdzie jest NFP? To bezrobocie w Stanach Zjednoczonych na poziomie 3,5%, ono cały czas tkwi w tym samym poziomie. Skoro nam teoretycznie co dwa miesiące rośnie, tak, w okolicach tych 0,7, tak, no bo taka jest ta średnia, te 150 to jest ta średnia wartość, tak, to teoretycznie co dwa miesiące nam się o 0,1 powinno zmniejszyć bezrobocie. Skoro się nie zmniejsza, to znaczy, że te zmiany w sektorze rolniczym zaczynają mieć znaczenie dla stopy bezrobocia. No proste, no bo jeżeli mam tutaj 150 to jest 0,67% zatrudnienia ludzi w wieku produkcyjnym, tak, a bezrobocie liczymy dla ludzi w wieku produkcyjnym, oto 256 tysięcy, no to jest trochę więcej. To jest prawie 0,1%. A bezrobocie się nie zmieniło. Czyli to zatrudnienie w sektorze rolniczym, nie patrzymy na to, ale jeżeli chcemy rozgrywać stopę bezrobocia, czym bardziej przewidywać, musimy właśnie znaleźć te informacje dotyczące zatrudnienia w sektorach rolniczych, tak? Bo wtedy dopiero będziemy w stanie gdzieś tutaj to znaleźć. I widzimy, że zatrudnienie też się nie zmienia, tak, w wieku produkcyjnym. Więc zobaczcie, że wygląda na to, że wcale nie jest tak łatwo przewidzieć może tutaj, czy znaleźć tego powiązania. No, przepraszam, nie tędy, nie to okienko. Więc myślę, że tutaj trudno będzie to bezrobocie rozpatrywać, nie mając tych danych tak łatwo dostępnych, ale no oczywiście możemy ich sobie poszukać i wtedy móc bardziej prognozować lepiej te zmiany w stopie bezrobocia. Z kolei, jeżeli chodzi o Boeinga, znowu, to mamy tutaj poufną umowę pomiędzy Boeingiem, American Airlines i Aeromexico, gdzie straty tych linii za uziemienie 737 Maxów zostaną pokryte. Straty oczywiście liczone za uziemienie w 2019 roku. Szczegóły nie są znane. American Airlines podało, że ponad 30 milionów dolarów z tego odszkodowania przeznaczy do podziału z pracownikami. I w ubiegłym roku ktoś wykopał w Chinach, określił szacunkowy koszt
na poziomie, zdaje się, 14,5 tysiąca dolarów dziennie. Udało mi się znaleźć, że amerykańskie linie mają te koszty znacznie wyższe i prawdopodobnie jest to kwestia tego, że szacunkowy koszt uziemienia to jest koszt odwołanych lotów i trzymania maszyny na płycie lotniska. W amerykańskich liniach jest to również koszt wynajęcia innej maszyny, by zastąpić odwołany lot Maxa. Oczywiście odwołane loty są wciąż dużym problemem, ponieważ na przykład American Airlines w trzecim kwartale ubiegłego roku odwołał 9,5 tysiąca lotów, tak? Czyli ponad 3 tysiące lotów miesięcznie, co daje nam setkę lotów dziennie. Więc w tym momencie tutaj jest to dość duża liczba. I jeżeli chodzi o koszty, one są bardzo różne, bo Southwest Airlines szacuje na poziomie 65 tysięcy dolarów dziennie za samolot. Oni mają 30 samolotów w tym. Tak oni podali koszt tam, szacunkowy koszt za 7 miesięcy dla wszystkich ich samolotów, więc to podzieliłem przez liczbę miesięcy, znaczy tą kwotę podzieliłem przez liczbę samolotów, później podzieliłem przez liczbę dni za te 7 miesięcy, za które określili. I to mi wyszła taka kwota 65 tysięcy. Stosując tą samą metodologię, American Airlines podało swoje szacunki, mają troszkę mniej maszyn, 21 czy 24, coś takiego. I poziom według American Airlines wynosi 125 tysięcy dziennie za samolot. Maszyny, co były uziemione, słuchajcie, będziemy korzystać z kalkulatora, bo tego nie policzyłem w domu, ale pomyślałem, że może warto. Mamy 125 tysięcy dziennie za samolot. Maszyn mamy 24. Skoro maszyn mamy 24, tak, no to jest dziennie 3 miliony dolarów. Uziemione były przez 9 miesięcy. 365 dni mamy w roku. Uziemione były od pierwszego, znaczy tam w lutym były, liczmy od 1 marca, tak? Czyli odejmujemy od 365, dobra, mamy 3 miliony dziennie, nie? 365 minus 28 dni lutego, minus 31 dni jest w styczniu. Mamy 306 dni. 306 dni, przepraszam, coś nie wyszło. 306 dni razy 3 miliony dolarów, no to szacunkowe koszty to jest miliard. 900 milionów, 918 milionów. To jest szacunkowy koszt American Airlines i prawdopodobnie tak, Boeing będzie płacił te odszkodowania w ratach przez kilka lat. Ale jeżeli tylko American Airlines, który ma sporą flotę, bo 24 maszyny, czyli jakieś 8%, czekajcie, 300 maszyn, a 24. To jest duży koszt. Zobaczcie, że ten koszt jest duży. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie, oczywiście, biorąc pod uwagę tak duży rozstrzał, oszacować kosztów dla wszystkich linii. Natomiast myślę, że American Airlines jako jedna z większych linii, które mają maksy w swojej ofercie, w swojej flocie, pozwoli określić nam górny pułap. Więc jak mamy w tym momencie, muszę pomyśleć, jak to policzę, mamy 918 milionów. Więc jeżeli kiedy chcemy oszacować wszystkie straty z Boeing, odszkodowania, jakie Boeing, koszty, które Boeing będzie musiał pokryć za 2018 rok, to mamy 300 maszyn, to 100%, 24 razy 100 przez 3, przez 24 razy 100 przez 300, tak, układem równań, mamy 8% faktycznie. I to jest 8%, to jest 918 milionów, więc ile będzie 100%, tak? Czyli to będzie 918 milionów razy 100 przez 8. Wychodzi nas 11,5 miliarda dolarów. 11,5 miliarda dolarów kosztów za 2019 rok, tylko i wyłącznie maszyny jeszcze nie wróciły do lotów. I to jest, powiedzmy, maksymalna kwota. Słuchajcie, to jest maksymalna kwota. Na szybko zerknę, bo na Wikipedii to będzie. Na angielskiej Wikipedii to będzie. Będzie 2018, będzie tu chyba najszybciej nam wyszukać. Netto zysk. 10,5 miliarda w 2018 roku, czyli przed całym kryzysem.
koszty uziemienia Boeingów 737 MAX w maksymalnej kwocie wynoszą więcej niż zysk netto za 2018 rok. Słuchajcie, to będzie tragedia dla drugiego i trzeciego i czwartego kwartału tego roku dla Boeinga. Autentycznie to będzie tragedia, jeżeli te wszystkie instytucje, jeżeli te wszystkie firmy lotnicze wyrzucą pieniądze i oni faktycznie wypłacili tak, jak American Airlines szacował, tak? Bo na pewno tutaj są negocjacje, tak? Pamiętajmy, że w takich sytuacjach idą negocjacje również w postaci zniżek na nowe samoloty, zniżek na opłaty serwisowe. Ta część tych odszkodowań jest po prostu w formie bezgotówkowej. One będą zmniejszały nam przychody i zyski, ale idą bezgotówkowo, nie będą naruszały. Tu jest kwestia oczywiście jeszcze, wiadomo, kapitał zakładowy, tak i tak dalej, więc to trzeba będzie tutaj też oczywiście zacząć przeglądać, na ile tutaj będą w stanie wyjść z tego. Natomiast no, jest to olbrzymia kwota, która gdzieś tutaj może bardzo mocno zaważyć na wynikach, mimo że będzie w ratach rozłożona, mimo że będzie tutaj. To pamiętajmy, że Boeing będzie miał jeszcze masę innych kosztów. Kara za tutaj problemy techniczne Next Generation. Niecałe 4 miliardy. Dużo, niedużo? Miliardy czy miliony? Już nie pamiętam. Ale no jest, tak? Koszty zatrzymania produkcji, przekierowania ludzi do pracy w innych miejscach dla Maxów, tak? Bo przecież zawiesili produkcję w styczniu. Koszty utrzymywania tych wszystkich nieodebranych Maxów, które są. Koszty anulowania niektórych zamówień, tak? Ktoś tutaj, któraś z linii chyba indyjska odwołała swoje zamówienie na Maxy, co oznacza, że spółce spadło zamówienie na o wartości 5 miliardów dolarów prawie. To wszystko się będzie kumulować. Więc myślę, że wodospad na akcjach jeszcze jest możliwy. 300 dolarów jest tym poziomem, który jak pęknie, to potem spokojnie jeszcze setkę zleci. Będzie świetny moment, żeby kupić, bo Boeing ma szansę zmienić się, ma szansę pokazać, że wraca do bezpiecznego tworzenia samolotów i wtedy oczywiście zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Ale na chwilę obecną no nie jest to aż tak dobrze tutaj wyglądające. Z kolei tutaj oczywiście pamiętajmy, że to jest maksymalna kwota, tak? Bo myślę, że American Airlines ma te najwyższe koszty ze względu na swój rozmiar, tak? Więc myślę, że ta kwota 11,5 miliarda dolarów, jakie Boeing prawdopodobnie tutaj ma kosztów uziemienia samolotów. No pamiętajmy, Southwest Airlines ma ten koszt o połowę mniejszy, tak? Bo 65 tysięcy to połowa tych 125 prawie, minimalnie ponad. Z kolei Goldman Sachs, słuchajcie, mając od 2016 roku bankowość detaliczną pod marką Marcus, która wraz posiada 55 miliardów dolarów w depozytach i 5 miliardów dolarów w udzielonych pożyczkach i odpowiada razem z kartami kredytowymi Goldmana za 3%, za mniej niż 3% przychodów całej grupy banku inwestycyjnego, służy oczywiście dywersyfikacji tych przychodów. W końcu Goldman, słuchajcie, po 3 latach istnienia bankowości internetowej, mając XXI wiek, drugą dekadę XXI wieku, w końcu wypuścił aplikację mobilną. Brawo, wcześniej można było sprawdzać przez internet, przez stronę, ale aplikacja mobilna i chwalą się, że informatycy w całym 19 roku pracowali nad tą aplikacją mobilną, tak więc myślę, że ona będzie mega hiper, powinna wręcz po prostu za każde logowanie płacić nam, nie? Bo powinna być już aż tak super zrobiona. Czy jest? Nie wiem. Pewnie fajnie byłoby mieć Goldmana kartę w portfelu, fajnie by wyglądała, bo jednak w Polsce mamy tutaj z tych dużych banków, tak naprawdę mamy City i to też tak jest, z tymi kartami City jest bardzo, bardzo różnie, natomiast no, Goldman może, ale nie wiem, czy można w Polsce dostać, czy się założyć konto, być może jakby w Stanach mieć większą kasę, to pewnie by można było, albo w Wielkiej Brytanii, bo Goldman swoje usługi Marcus ma również w Wielkiej Brytanii, więc jak ktoś ma w Wielkiej Brytanii tutaj jakieś centrum interesów życiowych, to myślę, że może sobie spokojnie konto w Goldmanie założyć. Eli Lilly and CEO zapowiedziało zakup spółki dermatologicznej Dermira za ponad miliard dolarów, dokładnie 1,1 miliarda. Oznacza to cenę 18,85 za akcję. I 18,85 za akcję, więc w momencie ogłoszenia tego, co się wydarzyło, no jest wystrzał, słuchajcie. Z czego to wynika, tak? Przejęciem Dermira może być zainteresowany także Pfizer,
Natomiast Dejmia prowadzi badania nad nowymi lekami na atopowe zapalenie skóry. Jak macie jakiegoś dermatologa czy kogoś od medycyny estetycznej w rodzinie, to się dowiecie, co to jest, bo ja nie wiem. Natomiast analitycy twierdzą, że w przypadku zatwierdzenia tego leku do sprzedaży, Dejmia, która ma być kupiona za 1 100 000 000, słuchajcie, zatwierdzenie tego leku do sprzedaży może zwiększyć, może stać się trzecim tego rodzaju środkiem na rynku i zwiększyć przychody spółki o 600 milionów już w 2027. Czyli spółka dzisiaj jest warta 1 100 000 000, troszkę więcej, bo już podskoczyła ta cena, przebiła te 18,75, ale jeden produkt może zwiększyć jej przychody roczne o 600 milionów. O ponad połowę tej wartości dzisiejszej. Naprawdę, słuchajcie, farmacja przyszłość, bo jasne, nieudany produkt to jest olbrzymi tutaj nakład inwestycyjny w postaci właśnie badań, researchu i tak dalej, ale z drugiej strony sukces pokazuje, że może to być naprawdę roczny przychód może być wyższy, zwiększenie przychodów roczne może być wyższe niż bieżąca wartość spółki. Efekt będzie widoczny na wycenie giełdowej. Z kolei amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego na skutek skargi holenderskiego Philipsa będzie sprawdzać, czy Philips, Beat, Garmin, Ingram Micro oraz chińskie Mainetec Computer Inventec Applicants nie naruszyły patentów i własności intelektualnej właśnie Philipsa. W zakresie oczywiście tutaj urządzeń do noszenia, tak, tych różnych opasek sportowych i fitnessowych. Jeżeli doszło do naruszenia przez amerykańskie spółki własności intelektualnej państw spółki europejskiej, o, myślę, że jest kwestia czasu, jak będzie tutaj spływ w Światowej Komisji Handlu, znaczy tutaj w Światowej Organizacji Handlu, w WTO. Zobaczymy oczywiście, co tutaj Międzynarodowa Komisja Handlu, znaczy Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego, co wykryje, no, ale Fitbit, Ingram i Garmin to są całkiem spore grupy firmy producenckie, więc one mogą mieć spore problemy. Oczywiście jest kwestia odszkodowań. Więc w przypadku tych spółek należy uważać, czy w tym roku się na przykład nie pojawi. Co prawda na chwilę obecną jest informacja, że będzie wszczęte to dochodzenie. Natomiast zobaczymy, czy tego dochodzenia jeszcze nie ma, że będzie ono wszczęte, więc myślę, że to jest kwestia czasu oczywiście. Zobaczymy, jak szybko im pójdzie z tym. Z kolei General Motors będzie wskrzeszać markę Hummer, by pod tą nazwą sprzedawać nowe elektryczne SUVy i pick-upy. Tak, elektryczne. A podczas najbliższego finału Super Bowl w ramach tego projektu pojawi się reklama z Jamesem LeBronem z NBA i projekt oczywiście wypełni część obowiązań spółki związanych z podpisaną umową tutaj z UAV, tak, na kolejne inwestycje. Będzie to część umowy z UAV podpisanej w ubiegłym roku, tak, po tych wielkich protestach pracowników zrzeszonych w UAV, tak, w ramach inwestycji i rewitalizacji, tak, fabryk, zwiększenia zatrudnienia produkcji w amerykańskich fabrykach GM-a. Ja pamiętam, jeżeli chodzi o Humvee, tak, oczywiście prócz zdjęć, tak, Arnolda Schwarzeneggera i obecności w wielu, wielu amerykańskich firmach, bo przecież to była przede wszystkim jednostka wojskowa. Ja pamiętam jednego tutaj, chyba ten brzuchomówca to Dunham, Jeff Dunham, dobrze pamiętam. On przy którymś takim jakimś, przepraszam, wstępie do swojego show opowiadał, że ma Humvee, to pierwsze, to klasyczne H1. I po skoku cen paliw w którymś momencie, parę lat temu, mówi, że podjechał na stację, zatankował do pełna, zapłacił kosmiczny rachunek, tak, bo przecież dolar za litr paliwa to jest kosmos, zwłaszcza w aucie, w którym wchodzi 100 litrów czy 120, nie? I on to, jak to ładnie powiedział, słuchaj, dopchałem samochód na podwórko i zawołałem swoje córki, popatrzcie, jaką mamy nową, piękną rzeźbę ogrodową, wskazując właśnie na Hummera, więc spożycie paliwa przez ten samochód było największym problemem. Zresztą no, świadczy o tym sam fakt, że H1, czyli tą pierwszą wersję, żeby prowadzić w Polsce, musielibyśmy mieć prawo jazdy kategorii C, ponieważ DMC tego pojazdu przekraczało 3,5 tony. Więc jeżeli H1 w Polsce, oczywiście Polak potrafi, więc w Polsce większość Hummerów jeździ z podtlenkiem LPG, ale wiadomo, że zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Natomiast
Myślę, że reklama z LeBronem będzie dość ciekawa. Sam powód dość ciekawy. Pojęcie tutaj wrzucenie elektrycznych pojazdów, napędu elektrycznego do tych pojazdów likwiduje ten problem olbrzymiej konsumpcji bycia targetem przeciwników z różnych organizacji ekologicznych. Wypełnia zobowiązania GM-a wobec UAV. A także, słuchajcie, oczywiście robi konkurencję Cybertruckowi, zwłaszcza, że produkcja ma ruszyć już na rynku, mają trafić te pojazdy w 2021 roku, więc troszkę szybciej niż Cybertruck w topowej wersji. Myślę, że jednak wolałbym już jeździć jak elektrycznym, to już Hummerem niż Cybertruckiem, tak? Bo jednak ten kształt jest bardziej klasyczny, zwłaszcza, że zachowają ten klasyczny kształt. Może to niebieskie z przodu to nie będzie zbyt takie super, czy oznaczenie prądu, ale myślę, że taki dwutonowy kolos na drodze no, będzie miał oczywiście problemy z zasięgiem i pewnie z czasem ładowania, ale zobaczymy, jak to się nam rozwinie. Jeżeli chodzi o spółki prezentujące wyniki, dzisiaj nic ciekawego i tutaj raczej nie oczekujmy jakiegoś kosmosu z tym tematem, choć w tym tygodniu jakieś spółeczki już zaczną publikować, tak? Będziemy mieli banki w tym tygodniu, wyniki bankowe, więc będzie tutaj o czym mówić w najbliższych dniach, ale nie dzisiaj. Więc zerkniemy, co tutaj się dzieje na ryneczkach. Mamy Russella, który nam się ustabilizował. 1650 punktów. Zobaczcie, że taka stabilizacja się co jakiś czas pojawia i potem zaczyna się coś nam dziać, tak, w jedną lub w drugą stronę. Więc myślę, że tutaj nie ma co panikować, choć lekki trend spadkowy tutaj na przełomie roku nam się zaczął wyrysowywać. Czas wycienić tą linię, bo kurczę jest za gruba w stosunku do tego trendu, nie? Natomiast ja dalej podtrzymuję, że ATH sięgniemy na tym indeksie jeszcze w tym roku, w pierwszym półroczu. Bardziej w drugim kwartale niż w pierwszym, no ale to oczywiście się przekonamy. Jeżeli chodzi zaś tutaj o Dow Jonesa, to jest poniedziałek, dużo tutaj nie ma co szaleć, bo jednak ten czwartek, piątek, zobaczcie, że oczywiście odczyt NFP był niższy od oczekiwań, tak? W NFP spodziewaliśmy się 160 paru tysięcy, ADP nam napędziło smaka, bo zdało nam ponad 200 tysięcy w ubiegłym tygodniu, a okazało się 145. No i odbiło się to na giełdach negatywnie, ale zobaczcie, że wcale nie aż tak mocno, zwłaszcza, że to odbicie jest od 29 tysięcy. Okrągły psychologiczny poziom, rzecz powtarzana przeze mnie często, znowu zadziałało. Tak, nie przebiliśmy tego poziomu. Zobaczcie, że tutaj 28 też atakowaliśmy wielokrotnie. Też była cofka, była próba przebicia i kolejnego dnia cofka, tak? Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Znowu, kolejne, 28. Przejście, próba utrzymania się powyżej i jednak w dół. I znowu, dojście, cofka. I znowu przebicie. Gwałtowne, ale przebicie. Tak, i znowu kolejny dzień. Knot dotykający. Więc te poziomy, one są, te psychologiczne poziomy działają. Nie tylko FIBO działa, one działają, tak? Mniej lub bardziej skutecznie, łatwiej, trudniej wykorzystać, ale działają. Więc nie ma co tutaj się mocno panikować. To jeszcze może nie być ten moment na big shorta. Zresztą zobaczmy, jak Europa nam dzisiaj się układa. Europa godzinowo dzisiaj się nam układa bardzo negatywnie, tak? Zobaczcie, że wystartowaliśmy z luką górną 522 punkty, jesteśmy 462, więc troszkę niżej. Mieliśmy duży zlot, cały dzień shortów mogliśmy trzymać i byśmy wciąż byli zarobieni, natomiast oczywiście mieliśmy korektę w godzinę temu, więc raczej też może się to przełożyć. Zobaczymy, czy... No nie ma tych informacji tak pozytywnych. Umowa handlowa jest w cenie. Tak, tu mamy NFP, początek dnia, tak, zobaczcie. Była próba wyciągnięcia, tak, po tym NFP. Ale jednak się nie udało, ale nadal jesteśmy wysoko, tak? Tak jak mówię, zejście poniżej 250 dopiero będzie problematyczne dla S&P-ka, żeby tutaj cokolwiek przekombinować. Więc myślę, że nie ma co tutaj panikować, jeszcze jakaś korekta do 250 może się nam zdarzyć. Nadal, dzisiaj również. Nasdaqa już dzisiaj oczywiście przelecieliśmy. Indeks dolara też nam się stabilizuje, ale zobaczcie, że nie ma siły przebicia, żeby przebić tą linię trendu. Tak jak tu wcześniej, zobaczcie. Zejście, korekta zejścia, atak na linię trendu i znowu zjazd. Podejście, korekta, atak na linię trendu i zobaczymy, co będzie dalej. Tak? Więc jeżeli będziemy się utrzymać mocniej bokiem, no to będziemy mieli ten boczny, znowu wyjście z trendu bocznego, będziemy szukać jakiejś opcji, nie wiem, trójkątem, nie trójkątem, co kto lubi.
ale może się okazać, że faktycznie po tej próbie przebicia jednak znowu zaczniemy wracać do trendu spadkowego. Trochę ten dolar mógłby się poosłabiać, tak? Ale tu jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Spojrzymy jeszcze oczywiście... Dow Jones był... Był, 29 tysięcy odbicie. Nasdaq S&P 500, indeks dolara, tak. Więc teraz możemy spojrzeć, słuchajcie, na Fed Rate Monitor. To będzie raz. Mamy końcówkę stycznia, kiedy będziemy mieli tutaj spotkanie. No i aktualne poziomy Fed 1,75 jest obecnie, ma zostać utrzymany, tak? 90% ludzi uważa, że zostanie utrzymany i pojawiły się głosy, słuchajcie, że będą rosły, więc nie spadną. Nie będą cięcie dalszych cięć stóp procentowych. Na marzec dokładnie ta sama sytuacja. Utrzymanie na tym samym poziomie i wzrost potencjalny na tym samym poziomie. Choć jeszcze było wczoraj, czy w ubiegłym tygodniu, że spadnie o 4%, tak? A to przeszło jednak, ta siła przeszła na utrzymanie i wzrost, więc już widzimy, że ta sytuacja w gospodarce jest całkiem, całkiem niezła. Więc jeżeli chodzi o Fed, to tak to wygląda. Zerkniemy, czy Donald jeszcze coś nam pisze ciekawego. Zerkniemy tutaj, czy coś się dzieje. Donald tam zaczął rzucać, słuchajcie, po arabsku. Słuchajcie, kampania wyborcza. Kampania wyborcza w pełni, tak, czytamy. Słuchajcie, mini Mike Bloomberg. Więc tutaj... No, nawiązanie tak do Bloomberga, który zaczął startować nam tutaj w kampanii wyborczej, tak, wydaje dużo pieniędzy na swoje fałszywe reklamy. Znaczy bardziej to fałszywe, to jest bardziej takie w postaci fake newsów, nie? Ja byłem osobą, która zachowała tutaj istniejące wcześniej warunki w twojej opiece zdrowotnej, którą obecnie masz. Jednocześnie wygrywając w walce, żeby pozbyć się wydatków bardzo nieuczciwych i bardzo niepopularnych indywidualnych mandatów, indywidualnych kosztów. I jeśli Republikanie wygrają w sądzie i odzyskają Izbę Reprezentantów, twoja opieka zdrowotna, którą ja doprowadziłem do najlepszego miejsca w historii, do najlepszego tutaj poziomu na przestrzeni wielu, wielu lat, stanie się najlepszą kiedykolwiek w historii. Póki co. Zawsze będę tutaj chronił twoje przed istniejące warunki, a demokraci nie. Tak więc trochę tu atakuje też demokratów z ramienia, których Bloomberg ma zamiar startować. Do liderów Iranu, nie zabijajcie swoich protestujących. Tysiące były zabite i bądź uwięzione przez was, a świat patrzy. Co ważniejsze, Stany Zjednoczone patrzą. Przywróć dostęp do internetu i pozwól reporterom tutaj zbierać informacje, tak, czy pracować bezpiecznie, wolnościowo. Zakończ zabijania tutaj swoich wspaniałych irańskich ludzi. I tu jest chyba tłumaczenie w takim razie. Doradca do spraw bezpieczeństwa zasugerował dzisiaj, że sankcje i protesty, które mają w Iranie, będą zmuszały władze Iranu do negocjacji. Obecnie nie obchodzi mnie wcale, czy będą negocjować. Ale będziemy tutaj całkowicie wspierać te działania, natomiast Iran nie może mieć broni nuklearnej i zabijać swoich protestujących. A więc widzimy, że tutaj Donald Trump zaczął zresztą właśnie sporo pisać po arabsku. Już to jest kilka tych tweetów, które widziałem przez weekend, tak? Skierowanych właśnie bezpośrednio do Iranu. Stara się wygrać mandat obywatelski, tak? Trump być tym dobrym, że on jednak wspiera ludzi Iranu, a jest przeciwko władzy irańskiej. I to jest oczywiście pewna dobra droga, natomiast pytanie, czy w momencie, w którym parlament wybrany przez ludzi Iraku
jednak będzie naciskał na opuszczenie Iraku przez wojska amerykańskie, Amerykanie nie wyjdą, czy Irańczycy się dadzą na to nabrać. Tego nie wiem. Natomiast gdzieś dało się trafić w zapiskach internetu, że Polska z Iranem ma pewną umowę od 1927 roku. Co ciekawe, umowa obowiązuje obie strony, bo jest zachowana ciągłość państwowa, czyli te umowy podpisane, niezmienione w późniejszym terminie są zachowywane, wciąż obowiązują. Tak więc w zasadzie no, już troszkę naruszyliśmy ją, organizując ten szczyt antyirański w Warszawie. Być może jeszcze oczywiście powinniśmy być w stanie tutaj odpowiedzieć Amerykanom, że na podstawie tej umowy nie jesteśmy w stanie współpracować przy jakiejkolwiek agresji na Iran. Raczej wątpię, byśmy nasze władze miały taki kręgosłup moralny, ale warto też o tym wiedzieć, że jednak tak jest. Zresztą pamiętajmy, że Iran czy Imperium Pańskie było zawsze przyjacielem naszym, tak? Jest tam w Iranie jest olbrzymi cmentarz polskich tutaj żołnierzy, którzy uciekali przez Iran i tam po prostu no, zdarzyło się, że od ran czy z wycieńczenia też zmarli, no bo jednak gdzie my, gdzie Iran, tak? I ta droga to jednak no, to nie był Boeing czy Airbus, który ich tam przewiózł. Więc myślę, że tutaj warto pamiętać, że Iran zawsze był fair wobec Polski. Tak? W poprzednim systemie oczywiście dzięki współpracy z Iranu ze Związkiem Radzieckim też naszych obywateli tam w Iranie było całkiem sporo, którzy budowali po prostu w krajach arabskich, tak, pomagali im się rozwijać. Więc teraz no może no nie niszczmy tego. Więc myślę, że bardziej trzeba by zachować neutralność w tym konflikcie, czy wręcz stać się mediatorem, wykorzystać to, że jesteśmy sojusznikiem Stanów, a jednocześnie mamy dobre stosunki z Iranem i stać się tym mediatorem, tak? Stany mogą być sobie szeryfem, a my moglibyśmy wypracować sobie pozycję bycia mediatorem, tak? Pomiędzy różnymi grupami interesów. Równie dobrze, Turcja z Rosją w Syrii nie musiała się dogadywać w Syrii bezpośrednio, tak? Tylko też za pośrednictwem jakiegoś innego kraju. Fantastyczna opcja polityczna, a jednocześnie pozwoliłaby nam być przyjacielem całego świata, być tym pokojowym, tak? I jako kraj byśmy mogli dostać pokojową Nagrodę Nobla, ale raczej się nie zdarzy, bo bez wazeliny Stanom będziemy się ładować, tak? A zapominając, że jednak jak Stany traktują sojuszników? Przykład Kurdów w ubiegłym roku. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Do zobaczenia po południu na rękach. Do zobaczenia oczywiście jutro o 14.10 w Today in USA. Będziemy walczyć, żeby Janek mógł wrócić tutaj do programu w swoich obecnych warunkach, ale to oczywiście nie tylko ode mnie zależy, tylko od również innych osób. Ale na razie będę sam, tak więc dziękuję i do zobaczenia. Poznaj nową aplikację Walutomat. Twój kieszonkowy kantor internetowy. W aplikacji Walutomatu sprawdzisz szybko aktualne kursy walut,